Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w jednym z ostatnich odcinków Ronaldinho i spółka. Ostatni odcinek skończyliśmy na lidze drugiej, rozegrałem 4 mecze, wygrałem wszystkie, jednak nadal nie wywalczyłem tego awansu i tak jak powiedziałem, postanowiłem zrobić to bez komentarza na żywo, by już w dzisiejszym odcinku rozpocząć ligę pierwszą. Więc lecimy, pierwsze spotkanie, walka o awans i trafiamy na drużynę z Premier League. Jeśli na tym etapie trafia się na taką drużynę, to wiadomo, że przeciwnik coś tam jednak pokazać potrafi, no bo halo, mamy już maj, a to jest liga druga. No i nie było to łatwe spotkanie, jednak udało się trafić przepiękną bramkę Messi. Właśnie nie pamiętam, czy strzelałem, czy podawałem, jednak najważniejsze jest to, że wyszło. Argentyńczyk zagrywa do Ronaldinho i to było doskonałe wykończenie. Następnie chciałem zdobyć drugą bramkę, jednak no niestety miałem pecha i Jesus wybił piłkę no praktycznie z linii bramkowej, przez co nie udało mi się powiększyć prowadzenia. No i niestety zapłaciłem za to. Sané w polu karnym, no i Jesus nie tym razem. Ha, nabrałem was, a może tak naprawdę nie przegrałem tego meczu? A może wygrałem? Kto powiedział, że przegrałem? Kolejny atak, Ronaldinho, Aurí. Ja czasami naprawdę nie wiem, o czym myślę. Po co uderzać z takiego dystansu? Miałem mnóstwo czasu, by podejść, uderzyć technicznie, no ale nawet lubię nagrywać tak, wiecie, gdy nie komentuję na żywo, ponieważ widzę swoje błędy i wiem, nad czym muszę pracować. Po tej straconej bramce wiem, że no po prostu nie mogę kontrolować swoich obrońców. Ja powtarzam to od kilku miesięcy, ale no nie wiem, ja lubię manualnie bronić. Ja lubię mieć kontrolę nad swoją drużyną i decydować tymi obrońcami, no ale niestety FIFA jest to nieskuteczne. Tego spotkania nie przegrałem, zremisowałem 1-1, jednak to jest to, trafiacie na przeciętną drużynę na tym etapie gry, a gra się, no grało się ciężko, tyle mogę powiedzieć. Następny mecz, no trochę inna drużyna, już lepsza. Ale jak myślicie, trudniejsze spotkanie czy łatwiejsze? No zobaczcie sami, pierwsze minuty tego meczu i Ronaldinho, jakie to było proste. Po prostu obróciłem się w kierunku bramki i od razu oddałem uderzenie. Czwarta minuta spotkania, obejmujemy prowadzenie, Saul notuje asysty, no ale to co zrobił tutaj Ronaldinho, po raz kolejny pokazał swoją klasę. I tyle. Następnie Thierry Aurí, ostry kąt, wycofanie do Griezmana. Faul, rzut karny, będzie okazja do podwyższenia tego prowadzenia, do karnego podszedł Francuz, 2-0 po świetnie wykonanej jedenastce, więc tak jest, w poprzednim spotkaniu męczę się cały mecz, nic mi praktycznie nie wychodziło, a tutaj cyk, Griezmann, Thierry Aurí, 3-0, no i przeciwnik nie wyrobił, zapauzował grę, wy doskonale wiecie co pauza oznacza, na dodatek w pierwszej połowie utracono połączenie z przeciwnikiem, wygrana, rage quit, 3 punkty, no jest wprost wyśmienicie. Pozostały mi 4 mecze, no ale muszę zgarnąć 3 zwycięstwa, by mieć już ten awans. No i to jest naprawdę niezwykłe, na jakie dziwne drużyny trafią, bo po raz kolejny, tani zespół. Ja to muszę wykorzystywać, no. Taka sobie sytuacja, nie? No ale mam tego Messiego, to w niego wierzę, znam jego umiejętności, to chcę próbować zdobywać te fajne bramki. No niestety, był to pokaz umiejętności Asmira Begovicia. Ronaldinho, Elastico, takie zaawansowane Elastico, Sculptor, no i po raz kolejny Begovic broni, a co robi Griezmann? Ja nacisnąłem chyba podanie. Jestem przekonany, że w tamtej sytuacji nacisnąłem podanie. No, przeciwnik tak średnio sobie radził, to ja po prostu nie mogłem wykończyć, a jak miałem jeszcze lepsze okazje, to po prostu źle piłkę podawałem, bo chyba jakieś zaawansowane podanie prostopadłe wtedy chciałem zrobić i nie siadło. Rashford, no na szczęście Jaume, mimo że wiele do roboty nie miał, to w tych kluczowych momentach nie zawodzi. Milinkovic-Savic przejmuje i dosyć specyficzne podanie, jednak koniec końców wylądowało ono pod nogami Messiego. Ronaldinho oddaje piłkę francuskiemu napastnikowi. Thierry Aurí, no pomylił się w polu karnym. Dwa razy kółko miało pójść po ziemi, gra to odrobinę źle odczytała, Messi z dystansu też, dla Begovicia to było jak trening, no on łapał praktycznie wszystkie piłki w tym meczu, zdecydowanie zawodnik tego spotkania, ale następnie Dabo pojawia się na boisku, no bo potrzebowałem trochę odświeżenia Messi po tej bardzo fajnej akcji i jest 1-0, no nie spodziewałem się, że uda się zdobyć tę bramkę, ale właśnie dlatego ja go chciałem mieć w tej serii, w tej drużynie, by w kluczowych momentach pokazywał swój geniusz. Jeszcze jedna okazja Messi do Auriego, ale za szybko. No zdecydowanie za szybko oddałem ten strzał. Koniec końców wygrywamy skromnie 1-0. Patrząc na tę sytuację, powinienem był zdobyć więcej bramek, ale najważniejsze jest to, że nie przegrałem tego meczu. 19 punktów, awans wywalczony. No i właśnie, walka o finał, że tak powiem. Finałowe spotkanie w lidze drugiej. Chcę zgarnąć awans w tym meczu, Overmars, no w sumie 3 ikony, jeszcze Fabinho Team of the Season, bardzo fajna drużyna i Griezmann, no
Nie wiem, jak prawdę mówiąc tego nie trafił, bo znając go byłem przekonany, że będziemy cieszyć się z pierwszej bramki, ale na szczęście Thierry Henry no też nie trafił, bo Petit zainterweniował w ślizgiem. Kolejno, co nie wiem, czy mogę tak mówić, Ronaldinho znów do Auriego techniczne uderzenie, nie wyszło, przeciwnik w polu karnym, Memphis Depay chyba pojawił się na boisku, bo go nie było od pierwszej minuty, Suarez to samo, zmiennicy próbowali coś robić dla przeciwnika, jednak moja obrona, jak myślę, to naprawdę potrafi się pokazać się z dobrej strony. Znów ten Memphis Depay, podanie do Suareza, sędzia puszcza grę, no ale nic z tego nie wyszło. Kolejna sytuacja, setka, a może i nawet coś więcej, ale no niestety. Standardowe schematy nie wychodziły w tym spotkaniu. Czemu strzelałem, a nie podałem? Bo jestem sobą, tylko tyle mogę powiedzieć. Auri z ostrego kąta i po raz kolejny Ferman broni. Jeden z najlepszych bramkarzy w tej grze, ale chyba doskonale o tym wiecie, bo widzicie, że teraz on broni tak, jak powinien bronić w tej grze Lev Yashin. Ale na szczęście Leo Messi. No właśnie, może i Ferman zaliczył te 10 dobrych interwencji, jednak ta 11, no tej 11 interwencji po prostu nie było, kompletny wylew, techniczne uderzenie Leo Messiego i co robi niemiecki golkiper, ja nie wiem, chyba po prostu poczuł respekt, z szacunku nie puścił, puścił ten strzał, no i było już po meczu, podanie do Ronaldinho, ach, no nie wyszło, szkoda, bo byłaby to jedna z piękniejszych bramek, taka delikatna podcinka, no ale znów wygrana 1-0, skromnie. Ale to jest zwycięstwo, no przecież w futbolu nie zawsze padają wysokie rezultaty. Czyste konto znów zachowane, tak o tym mówię, bo jednak to coś o mnie świadczy. Ach, 22 punkty, bilans 7-1-0, jesteśmy w lidze pierwszej, no i co mogę powiedzieć? Zacznijmy ostatni sezon. Jesteśmy, naprawdę tutaj jesteśmy. Standardowo 8 razy wygrać albo 7 razy i 2 razy zremisować. Prawdopodobnie 3-4 odcinki do końca tej serii, jeśli oczywiście dobrze zacznę. Ronaldinho 94 wypożyczony, Auri 7 zgrania na napadzie, ale skoro Martial dawał radę, to powinna ta legenda również sobie poradzić. Reszta oczywiście bez zmian, jednak zanim zaczniemy, dokonam losowania, ponieważ uzbierałem akurat 500 punktów. Dobra, ręka pusta, kubek oczywiście gotowy, przydałby się wysoki overall, jakimś totsikiem by mnie pogardził w drużynie, choć no nie, chyba że ktoś most consistent. Chiellini na przykład, zobaczmy, po co mi kolejny obrońca. Oj, coś dobrego? O, 90! Dobra, tego się nie spodziewałem. A wiecie co? Nadszedł czas na jedną z legend mojego kanału. Tak jest, Samir Handanović. Dobra, zaczynamy ligę pierwszą. No i to jest właśnie to przed chwilą. Sami widzieliście te składy, a tutaj mamy aż 5 kart teamów the season. Blon oraz Desailly na środku obrony. Nie grałem jeszcze przeciwko Sonowi ani Firmino. No cóż, używałem tej wersji w drafcie. I mam nadzieję, że będzie tak samo dobry. Na razie strata, ale to przez to, że chciałem się zabawić, ale piłkę odzyskał. Pamiętajmy to, że mój rywal ma dobry skład, to nie oznacza, że jest dobrym po prostu graczem w FIFA. No ja na przykład, nie? Swoją drogą, wiecie co, tak nie żebym się żalił, ale to jest bolesne, ile końców straciłem na tej serii. Znaczy, wiecie co, no to jest seria, która trzymała mój kanał w trakcie tych najlepszych czasów FIFA 18, więc ja oczywiście nie narzekam, jednak w pewnym momencie chyba inaczej. Auriego na przykład kupiłem tutaj za 1 200 000, jeśli dobrze pamiętam. Obecnie jest warty mniej niż 600. Troszkę to boli, nie ukrywam, no ale hej. Dawał mi radość, dawał wam radość, więc to jest najważniejsze. Milinkovic-Savic technicznie i to jest prowadzenie. Courtois, proszę państwa. Wersja Team of the Season, na miłość boską, a puścił to identycznie jak Begovic w tym meczu, który wam pokazywałem. To techniczne uderzenie Messiego, no identyczna bramka, tylko z odrobinę innego miejsca. Jeny, naprawdę, no kiedy ci bramkarze będą myśleć? Według mnie to było do obrony. Nie jestem ekspertem bramkarskim, ale no jednak. Piękny obrót, Hyunmin Son i to jest on. Kick-off glitch, odrobinę. Z drugiej strony fatalnie się zachowałem w obronie. Ale ładnie teraz zatańczył Koreańczyk. Muszę go wreszcie wypróbować. Zaraz go sobie kupię, tak już poza wizją, nie do tej serii, bo nie mogę. Griezmann. Thierry Henry, pokażmy moc ikon. No, on pokazał, bo Desailly to przejął. Teraz technicznie Messi. 1-2! Haha, no z tego co widzę, Belg nie będzie bronił finezyjnych strzałów i to mnie cieszy. Słyszałem, że Son ma nieziemskie uderzenia właśnie zza pola karnego, jego finezja. Niby każda wchodzi, mam nadzieję, że się o tym nie przekonam. Thierry Henry blisko podszedł, ale po prostu chciał mieć pewność. 1-3! No dobra, nie minęło 10 minut, a zobaczyliśmy już aż 4 bramki. Masakra. Aiden Rabiot. I teraz Fernandinho.
przejście na lewą nogę, świetne zwody przedtem, ale nie udało się. Nawet się zastanawiam, czy później nie zmienić formacji na taką, by Ronaldinho był na SPO, bo myślę, że dopiero wtedy zobaczylibyśmy jego pełen potencjał, ale poczekajmy, bo może na lewym skrzydle też sobie będzie dobrze radził Ronaldinho. Milinkovic-Savic niepotrzebnie się tutaj pojawił. Son, będzie prostopadła piłka do partnera. Choć, czy ja wiem? Ach, myślałem, że zobaczymy tę jego finezję, a tak to rywal wszystko schrzanił i pewne wycofanie do golkipera. Costa? Nie ma, nie ma. Niestety muszę jakoś inaczej rozgrywać te wznowienia od bramki, ponieważ przegrywam każdy pojedynek główkowy. Rabiot ma przewagę nad Griezmannem. Trzeba to zmienić, ponieważ każde takie wybicie to jest akcja mojego przeciwnika i teraz Son był bliski szczęścia. Oj, nie wiem, czy udało mi się tutaj zagrać pułapkę offside'ową. Nie, ponieważ Firmino gra dalej, nie ryzykuje wślizgiem. Dlatego się jakoś nie bałem tego meczu. Wiecie, ja mam świetną drużynę. Muszę o tym pamiętać, że ja nie mam słabego składu. 4 strzały, 4 celne, 3 bramki. Wszystko idzie zgodnie z planem, jednak tak jak powiedziałem, przeprowadzę zmiany formacji. Ronaldinho SPO, ponieważ chcę go mieć bardziej tak z przodu. I no, niestety boisko opuści Griezmann, ponieważ wolę mieć kogoś bardziej takiego wszechstronnego, jeśli chodzi o pomoc. Tak, Dabo zamiast Rabiot, ale ja wiem, co robię. Aj, Jonmin, swój Jezu, jak dziecko mnie ograł. Ale no rywal chyba, wiecie co, za bardzo wierzy w tę kartę, myśli, że ona zrobi wszystko za niego. Ale to dobrze, bo przez to marnuje dogodne sytuacje, lepiej dla mnie. Ronaldinho, dobra, na takie momenty czekamy, ale muszę przyznać mojemu przeciwnikowi, że świetnie zbudował swój środek. Znaczy, ogółem on ma świetną drużynę, tylko ono najlepiej nie gra, ale jeśli chodzi o odbiory, to jego gracze robią robotę. Messi, przyjęcie, od razu chciał z prawej? Poważnie? Haha! Tego się nie spodziewałem, rage quit! Po prostu rage quit, chyba rywal stwierdził, że nic nie zrobi w tym spotkaniu, no i postanowił wyjść. Ojeny. Ronaldinho z drugą najniższą oceną w tym meczu, no najgorzej zagrał Dabo, który pojawił się na boisku dopiero w drugiej części spotkania, więc no, prawdę mówiąc to Brazylijczyk został najgorszym piłkarzem tego meczu, ale ja myślę, że po prostu on będzie, wiecie, pokazywał swoją siłę w tych meczach najważniejszych, znaczy to było bardzo ważne spotkanie. Ale przeciwnik mnie zawiódł, bo taki skład, a taka gra, no cóż, lepiej dla nas, ligę pierwszą rozpoczynamy, no po prostu w wymarzonym stylu. Nie ukrywam, taki start bardzo mi się podoba, jeszcze 7 zwycięstw, co przekłada się na około 3 odcinki, nie tak źle. Cóż, mam nadzieję, że wam się spodobało. Ostateczna drużyna, chyba że uzbieram jeszcze punkty, to będą jakieś upgrade'y jednak, no cóż. To trzeba zrobić takim składem, po prostu moim cholernym obowiązkiem jest wygranie Ligi Pierwszej i mam nadzieję, że to też w tej serii się wydarzy. Życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, cześć, do następnego odcinka.